pachnie kiblem albo głodem, twierdzi mama. W kraju herbaty nie ma w knajpach puera, białej, zielonej lepszej. Nie ma spożywczaka, znaleziska. Parze w hotelu, kółek w kulce, przywieziony z Polski, a to Polski z Chin. Listki zatykają klozet. Taka kultura herbaty w kraju. Lepsze herbaty kosztują więcej niż w Polsce. Wszystko kosztuje podobnie. Upada mit kraju herbaty, upada mit taniego kraju. Nie widać szwalni. Nie widać obozów pracy. Nie widać w powietrzu piasku z pustyni Gobi. W oczy nie kole. Acz gardło drapnie. Zielona herbata odsuwa mi zaśmiech z trzeciego oka. Oddaję moje oddanie. Odblask oświecę. Pomyślałem. Chciałbym ją wybić przed śmiercią. Powinienem pomyśleć. Powinienem chcieć nie potrzebować jej bić przed śmiercią. Co kraj, to obcy czaj. I tak na przykład w Chinach pije się pułę białą, zieloną, a w krajach arabskich to już zależy. Na przykład w Maroku pijemy herbatę zieloną, zmiętną, mocno osłodzoną, a już w Syrii czy w Jordanii pijemy herbatę czarną. Sprowadzono z Chin, to jest Yunnan wysokiej jakości, z listkami mięty. I teraz właśnie trochę poprzez to skojarzenie na chwilę z Chin wydostaniemy się do Syrii albo Jordanii, do innej części komiku i przedstawię żenującą historię związaną z herbatą. Marcin. Rano przed śniadaniem enterowe. Po śniadaniu laktosewe. Do obiadu czerwone wino, pod wieczór szalec miętą. Nazajutrz po śniadaniu dwa razy stopera. Nazajutrz po śniadaniu jeden stopera. I czy to był Artus? Żyję, jakbym był bogaty. Trzeba mi filtrów do herbaty, bo piję tylko liściastą. Ten czy sen, czy feeling Darjeelingu? Kawa, tylko graniasto, jasno. Utopię tiopi, kodobumu, kolumu. Soki? Tylko 100%. Stop, producent. Sykowirówka, krówka. Jogurt? Tylko rękodzielny, uchodzielny. A w ogóle? Eko, eko! Co im leko, supeko, olipeko, sałateko, ogórek, oszpineko, jabłeko, kosmeteko, sereko i ufa, ufa! I kto? Najwinny. A kto? Dziegocinny. A kto? Kasę. Od mamy, papy, dla przepisanej przejmie. Łapy. Mam gębę z pierwszego proszenia. Łokcie z pierwszego tłoczenia. I dwuznaczne jednoznaczne. Thank you.
słońce za chmury się schowa i znów wody przywieje pod promień. Stary czajnik na płytę bez kola zagotuje po brzegi nim wody. Płatki liśni niezby popłyną, wyśrabia liśko arnamonu. Szczyta pieprzu i szczyta jaśminu i do tego cynamonu. Zamieszkałem w filiżance, będziesz patrzył jak ja tańczę. Zamieszkałem w filiżance, będziesz patrzył jak ja tańczę. Z dzikiej rodnóży, z cukrem trzcinowym, liście szurze lub liście zielone, piękny sok malinowy. Łatki liśni mięty popłyną, łyżkami obliczło kardemumu. Szczytka szałwi i szczytka jaśminu i do tego cynamonu. Zamieszkałem w filiżance, będziesz patrzył ja na cię tańczę. Zamieszkałem w filiżance, będziesz patrzył ja na cię tańczę. Zamieszkałem w filiżance, będziesz patrzył ja na cię tańczę. Ale się udzielam, zawsze się próbuję wtrącić. Mówię o boksie. Tak, teraz widzę, że to rzeczywiście męczę. Już na razie pauza. Ale co męczę? Że już się wakacyjnie napisać na boks na 2 miesiące. Przy okazji zobaczyliście Państwo dwie moje ulubione herbaciarnie w Krakowie. Pierwsza czajownia na Kazimierzu, ta druga, co w końcu, czarka w podziemiach na Franciszkach. Ta Floriański, bardzo przyjemne miejsce latem, ponieważ tam jest zawsze chłodno. W Tobie też mam swoje ulubione miejsce picia herbaty, jak wiedzą ci. Nie wiem, czy to jest zakazane, żeby wspomnieć, że jest to atmosfera. Dzisiaj tam byłem. A teraz zobaczymy, jak to robią w Chinach.